Northern Russia. This is where the trail of breadcrumbs ends. Audio Jungle. Audio Jungle. Tutaj możemy sprawdzić sobie opcję bombowiec czy coś w tym stylu. O! Gramy na hardcore chyba. Tak, to jest hardcore na pewno. O, MX4. Sporo gram tą bronią. Naprawdę fajna. Chociaż teraz sobie zmieniłem. Mam technika. ACWR-ka. Mam tutaj chwyt potato, laser i zwykły celownik. W sumie to muszę jeszcze jedną osobę zabić, żeby odblokować sobie nowy celownik, jakiś tam, w sumie nie wiem jaki to dokładnie będzie. Znajdujemy się w masakrycznej sytuacji w ogóle. Ło! Zauważyłem pojazd przeciwnika, jest na pewno. Dobra. Muszę przyjąć tutaj punkt, bo... Mam nadzieję, że czysto tutaj będzie. Aczkolwiek nie mogę być zbyt pewny siebie. Bo to różnie bywa. O, właśnie. Fajnie te pomieszczenia wyglądają. Tak są... Tak szczulne trochę jakby, nie wiem. Nie jestem w stanie tego określić. Straciliśmy kontrolę nad celem pod stroną. Ostatnio nawet sobie grałem i rzuciłem minę MP Band, tą właśnie. I po jakimś czasie ona się taka na maksa biała zrobiła. Taka właśnie jakby śniegiem trochę przysypał. Tylko, że to było na innej mapce. Ale tutaj też chyba będzie działać ta opcja właśnie. Bardzo fajnie, że no, pamiętali o takich drobnych rzeczach. O, nasi są już. Helikopter. Skuter jest, fajnie. Fucking god. Nie wiem gdzie pędzimy, na B? Czy gdzie? Tutaj? Tu, nie, B jest przejęte. To dobrze. O, C przejmujemy. Widzę, że powoli się bierzemy w garść, ale... To powoli jest takie niepewne. Uwaga, ten czarny pod naszą kontrolą. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o mnie i o te tryby gry, to jak dla mnie ideałem byłoby... Dobra, bierzemy gościa. Może się uda. Zaskoczyć go chociaż wątpię go. To pewnie on mnie zaskoczy. Ale szczegół. Okej. Fajnie. D. Dobra, gościa już nie zaznaczyłem. Straciliśmy cel, Charlie. Transporter opancerzony, droga na dobra. Powolutku. Ja ogólnie właśnie o tych trybach mówiłem przed chwilą i nie dokończyłem. To ideałem dla mnie byłoby, gdyby istniał tryb taki jak hardcore, tylko żeby posiadał minimapkę oraz żeby oznaczał wrogów po prostu. Oraz wszystkie pojazdy wrogie. Jeśli zaznaczę, to żeby on tam był zaznaczony. Ponieważ to jest przydatne. Troszeczkę takie... No już to odchodzi od hardcore, aczkolwiek... Fajna, myślę, rzecz. Zależy jak to się przyzwyczai, bo... Są ludzie, którzy bardzo właśnie lubią... Gdy w 100% się... Czuwają. Dobra, nasi, bo już się straszyłem tutaj. Na hardcore trzeba uważać. Oj, trzeba. Dobra. Straciliśmy kontrolę nad celem, brawo! Wrogi pojazd? Pancerzony? O, fajnie. Udało się wybić tutaj. I tutaj zaraz na dole jest broń. Jak mi się uda ją znaleźć, to wam pokażę mniej więcej jak to działa. Wow. To tak na mnie.
nawet nie widzę, bo patrzcie, jak po tej aktualizacji przedostatniej właśnie zrobiono. No nie. Tutaj trochę nie wypał. Gościu pomścił mnie drugi raz już. No, tak się nie robi. O, tutaj mamy coś. Jakiś pojazd. O, o, o. Widziałem gościa na bank. To jest tutaj, o właśnie, właśnie, o to mi chodzi. Tylko że ta broń nie wiem, czy już nie ktoś nie podniósł. O jest, fajnie. Wam pokażę, jak to działa. Ale znając szczęście, ktoś mnie akurat zabije. Gdy będę chciał coś ubić. Ale najpierw trzeba. O jest, super. No patrz, jaki pech! Już się ładowało. Dosłownie ułamek sekundy i po gościu by było. A tu nie. 69 level mnie dopadł. Dopadł mnie po prostu od tyłu. Dobra, niech będzie. A to sprawia, to po prostu. Dobra. Bierzemy skuter. Nimi się bardzo fajnie jeździ. Już tam wypowiadałem się w innych odcinkach. Ciomuś! Siema! Wypadł na skuter. No, wzięli mi tą broń. O, tam jakiś łajdak szedł. Może by się udało. Uwaga, straciliśmy ten zestrzelić. O, Polacy widzę, że się odzywają na czacie. Okej. Okay. A kolejny jakiś. To te by trzeba było odzyskać. Najlepiej. Cel Charlie pod kontrolą. Nie, już strzelają do mnie z tego opancerzonego pojazdu. Tutaj trzeba powolutku, bo oni tutaj lubią wychodzić. To jest po prostu miejsce takie, gdzie cały czas jakiś ruch. Czysto? Czyżby? Znowu ten dyskomfort, że nie widzisz wroga. Spędzimy szybko tutaj i kampimy, kampimy. Jak mapa? Widzę, że B ktoś tam chce przejąć, ale nie bardzo mu to wychodzi, bo sporo ludzi tam jest. E nam odbierają. Ta broń jest bardzo fajna właśnie. Mam tutaj laser, ale mogę z latarki korzystać, chociaż ta latarka to taka jest, bym powiedział, bardziej do picu. Osobiście jakoś tam nigdy z tej latarki nie korzystałem zbytnio. Battlefield 3 może jeszcze troszeczkę, bo była mapa jedna, gdzie się naprawdę przydawało. Była to szczyt Demavendu. Na pewno kojarzycie, jak ktoś grał w Battlefield 3, to jedna z fajniejszych mapek, naprawdę polecam. Został właśnie zneutralizowany. Pojawiały się zresztą odcinki u mnie też z tej oto i mapy. Kurde, ten już pędzi. Do wszystkich, cel Bravo został przyjęty. Może jakby zdążył szybciej i miny położyć. To byłby dobry pomysł, ale. Aha. Neutralizowaliśmy cel Foxtrot. Get out of here. Niech ci ktoś pomoże! O, jem. Nie, tutaj trochę moja wina była. Mogłem się domyślić, że wyjdzie. Ale to nie szkodzi.
sumie, o, nie no, słabo, słabo. Słabo! Ale nie możemy tego tak puścić. Nie, już naprawił sobie. Łajdak. O, ja nie, ja nie. Dobra, walimy. On tutaj czuje mnie. Czuje mnie, ale... Aha. Ktoś tu się zrespił na bank. Na bank, bo widziałem spadochron. O, ty, kurde. No uwziął się na mnie, no. Ale mogę sobie już celownik tam jakiś chyba zmienić. Zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? Tak, mam celownik, refleks. Bardzo fajnie. Przyda mi się, na pewno. To jest pewne. Ej, no on był mój, no ja... O, tego nie lubię za bardzo, ale dobra. O, ależ piękna tutaj była rzecz. Poszło dwóch. Do wszystkich, daleko został przyjęty. Dobra, pięknie. Rozkręcamy się. Jak to się mówi, rozgrzewka, no, rozgrzewka jest zawsze potrzebna. O, już troszeczkę lepiej. Już troszeczkę do góry. Troszeczkę do góry. Luna to mnie tutaj zdjęła, łajda. Dobra, weźmiemy sobie helikopter. A co tam? Cały czas się zapominam, że tutaj nie mogę nacisnąć C. Znaczy mogę nacisnąć C, ale nie mogę z niego korzystać, ponieważ nie posiadam kamery trzecioosobowej na hardcore'u. W sumie to jest takie właśnie dobre, ale jak się przyzwyczaję, to... A, są tutaj, oni już przyjmowali. Jest broń? Ledwo, ledwo tutaj się udało mi wyjść. Nie, nie. Nie, nie róbcie mi nic. Hop, ty skoczył. Tam no. Tak się nie bawię. Dobra, nie ciągniemy do tej broni. Jak się uda, to się uda. Najwyżej. Zobaczymy. Skupmy się na celach. To jest najważniejsze. W sumie to już dobrą sytuację mamy. Na początku była klęska praktycznie, bo nic nie szło. A teraz? Nie najgorzej. Tam wroga już widzę. O, kolejny. Czołg nasz, dobra. Dobra, fajnie, fajnie. Ale na dachu tutaj. Pięknie, z RPG-a. Robisz helikopter na dachu do dalszej pozycji. Ale trafiłem, pięknie jest. Asysta przy zabiciu. Dobrej to, nie? Dobrej to. Z takich rzeczy też trzeba się cieszyć. No, a co tam? Dobra, F tutaj przejmują. Ciekawe, gdzie się skampiłeś. A! Co to było w ogóle? W złym miejscu się znalazłem. Ale co zrobię, no co zrobię? Sami widzicie to już. To już była siła wyższa, tutaj skuterem, tutaj tym, tamtym, helikopter. No to była trudna sytuacja do ogarnięcia. Musicie przyznać. W sumie to miałem długą przerwę z tym Battlefieldem, naprawdę tak dawno nie grałem.
Trochę szkoda, bo spadłem, no, no nie powiem, bo statystyki idą w dół i to jest przykre, że człowiek się stara cały czas, żeby te statystyki jak najlepsze uzyskać. No nie, no, no widzicie, no kurde, tu jest po prostu masakra. Gościu mnie czwarty raz zabija, a mi się tylko raz go udało ubić. No się uwziął na mnie i nic, i nic. O, helikopter. Fajnie. W Battlefieldzie trójce to ja uwielbiałem tym helikopterem, a to było po prostu cud miód. Malina. Ale no... Ale biało, to masakra jakaś. Naprawdę na maksa biało. Obyś miał flary, a nie zakłócenie. Ale to było piękne! No i co ja zrobiłem? Tak pięknie ich tutaj ubiłem. I sam siebie, nie? Z11 było. Jem. Nie szkodzi, dobra. W sumie to na B. Nie wiem. Jak mówi, o. Dalej, dajemy, dajemy, dajemy. Szkoda, że nie ma opcji laser, latarka i wyłącz, a nie tylko... Kurde, zapominam. Dobra. Cel Charlie pod kontrolą. Czysto. Ale... No takie bliskie dystanse to tutaj MTAR by się sprawdził. 100%. To jest tak silna broń, no ale trzeba się liczyć z ewentualnością taką, że to jest mapa taktyczna i tutaj liczy się zasięg broni, więc MTAR by się nie sprawdził. Na powiedzmy na deathmatchu to jeszcze, ale tutaj nie za bardzo. Zauważyłem lekki pojazd opancerzony. Jest na dachu. Dobra, udało się przejąć. Fajnie. No i pędzimy. Możemy sobie tutaj skoczyć. Na D w sumie. Jeszcze C zostało, nie? No ale patrzcie, jak fajnie już się znaleźliśmy w bardzo komfortowej sytuacji. No. Na początku, jak zaczynałem, to tutaj po prostu. Widział wrażyski wiertolion! Była masakra, teraz jest spoczko, spoczko, jak najbardziej. Ale boję się cały czas tego pojazdu, no, tutaj cały czas mnie trolują normalnie. Ale... Cel Charlie został przejęty. Na północ od was oferuje lekki pojazd opancerzony. Cel Foxtrot został utracony. No i teraz problem, bo już mnie słyszał. Trochę z tym, gdzie wyjdzie. Widzę drugi helikopter na północ od was, bardzo blisko. Bardzo blisko. Wytępiłem go moja. Bo nie wiedział, byś tak czuł. Po prostu byłem czujny, tak jak pantera, po prostu sobie tak powolutku. No nie! Z czego do człowieka strzelacie, no? W sumie to sam też chciałem z RPG-a strzelić, ale... O nie, 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 o spoko, spoko. O kurde. Dobra, a? Jak to wygląda? Czyżby jakiś pojazd tam znów był? Jestem technikiem, więc nie powinienem się ich bać, ale... Pomożemy. Pięknie. Dobra.
Wreszcie gnoja rozwaliłem. Na północ do waszych pozycji nieprzyjacielski transporter! Ciekawe ile masz HP. Popikasz już, ale myślę, że ujadę. Bez problemu. Tylko gdzie mam pędzić z tym, bo staram się pokazać na jakimś froncie konkretnym. Ale dojechać do jakiegoś konkretnego celu można. Zawsze, nie? Tutaj C. C spokojnie. Bez obawy. Tym D się teraz zajmiemy. Chociaż może jedziemy zobaczyć, czy jest ta broń, o której chciałem wam powiedzieć wcześniej. Jakby była, to byłbym bardzo miło zaskoczony, bo już sporo z niej strzelałem. Chyba... O, jest, jest. Fajnie. Właśnie straciliśmy cel, brawo. Transporter wroga. Z broń, która ma obrażenia na 100%, zasięg na 100% i w ogóle nie ma żadnego kątu opadania. Jest na... O, opatrzcie. Ekstra. Zaraz są zakłód od wodzki, żeby robię kokainistę. Nawet w helikopter z tego można strzelać. No po prostu ekstra. Ekstra, naprawdę. No widzicie, nie zawsze trafię, ale jeśli... Nie. O nie, nie udało mi się, no widzicie. Był lepszy. Okazał się być lepszy. O, 16-16, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Znowu to A, cały czas to A jakoś. Atakują tutaj. Pojazd wroga na północ od waszych pozycji. Czekaj, spróbuję cię zaskoczyć. No nieźle. Zaskoczyłem się. A, proszę bardzo, mina MP Pants. Brawo. Brawo. Dobra. Punkt A zostało niestety bez właściciela. Cel brawo zneutralizowany. Ale możemy sobie popędzić tutaj. Wracaj tu do nas! Już pędzę, panowie. Góry tutaj takie otwarte miejsce. Łatwo można zginąć. Ej, muszę team zmienić. Kurde, przerwałem nagrywanie. Pany. Widzę pojazd nieprzyjaciela na północ od waszych pozycji. Dobra, nasz dobił. Bardzo sympatycznie. Ej, no czemu mnie rozłączyło? Kontrolujemy cel. Dobra, fajnie, że zaliczyło tam to przejęcie. Bo byłbym zawiedziony, gdyby mi punktu nie dało. Ale jednego wroga już pokonałem z tej oto i futurystycznej broni. Także spoko. Okej. Znów ta sama sytuacja. Przejmujemy. Cisza, ale czy się uda? Trochę ryzykuję tutaj wchodząc. Neutralizowaliśmy cel czarny. Ale to ryzyko czasem popłaca, więc... Teraz akurat się nie udało. Czym do ludzi? Ale trafiłem za 29. Więc to byłoby na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Taki dłuższy odcinek specjalny nagrałem. Takie luźne granie, że tak powiem. Takie nazwie.
No i moi drodzy, no tyle. Jeśli wam się spodoba, nie zapomnijcie dać łapkę w górę, komentarz, subskrypcja. Coś, co was nic nie kosztuje, mnie motywuje do dalszej pracy. I bardzo wam dziękuję za to, że jesteście aktywni, za to, że oglądacie moje odcinki, za to, że komentujecie i mówicie mi, co mogę zmienić, co mam robić. Szczególnie dziękuję widzowi, który mówił mi, że żebym nagrywał dłuższe odcinki, bo to naprawdę cieszy, jeśli jest się dostarczanym po prostu, gdy widzę, że inni ludzie też są aktywni na tym kanale, że to nie tylko ja, ale również inni ludzie. Więc żegnam się z wami po kolejny raz. Na razie, cześć!